Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. Ach, drugi, scena ósma. Tu jesteśmy. Mamy tutaj spotkanie dziennikarza z poetą. Poeta, czyli Kazimierz Przerwa-Tetmajer z Krakowa rozmawia z Rudolfem Starzewskim, dziennikarzem. I on mu tłumaczy, że znajduje się w okropnej sytuacji, jego dusza przeżywa tortury, zręczą go wyrzuty sumienia. I tym... Tą udręką są takie kajdany konwenansu, które go wiążą. Tak się skarży dziennikarz, w końcu odważa się mówić. Oczywiście mówi do człowieka z Krakowa, z swojej klasy. I mówi, że zatracił takie cnoty jak przyjaźń, litość, miłość, kłamstwo, szczerość. A widzę tu gości i muzykę słyszył swoje, polskie, nasze w tym momencie. No i y, zadaje sobie sam głośno pytanie, tak jakby poeta, tylko jest po to, żeby y, słuchał: czy my mamy prawo do czego? Czy my mamy jakie prawo żyć? Mimo tyle i śmierdzczę w niewoli, puknąć poczniemy i tyć z trucizny, którą nas leczą, i tę naszą dolę kaleczą widzimy i trupę gnić. Widzieć i trupę gnić. No i mu to oczywiście odpowiada tam drobnymi słówkami. E, poeta, że na przykład rozżaliłeś się tu przez muzykę. Generalnie brzmi to tak troszeczkę, jakbym mu mówił: Uśmiechnij się i przestań smucić, nie? I on w końcu, ten dziennikarz oskarża poezję o to, że ta poezja, która jest, chce go znieczulić i zniewolić, uśpić. No i w pewnym momencie wychodzi, żeby zaczerpnąć się świeżego powietrza, i poeta zostaje sam nam w izbie, i jemu się pojawia zjawa jest to zjawa rycerza oczywiście zawiszy czarnego. I łapie go za, za rękę, za dłoń. Krzyczy: Daj dłoń, on puszczaj, ty mój! Puszczaj, ty mój. E? Mroczny. Żelazem ta ręka, żelazem zakryta skroń. I to widmo nakazuje mu siąść na koń. E, na koń, na koń przepadnie przekleństwo męka. Ja to zaznacza. Oczywiście ten ma mówi, co ty, co ty w ogóle chcesz okropny widział, Bo jaki koń, gdzie, jaki, co. Na koń zbudź się, ty żak, ty lecieć masz jak ptak, bioręc w pętle. No i zaczyna go wiązać. Zadaje mu pytania, czy on sobie zdaje sprawę, kim mógłby być. I zaczyna się wspomnienia wielkiej Polski. Polski zwyciężający z Krzyżakami. Tam jest taki tekst: Grunwald, miecz króla, giełło. Przywołuje różnych bohaterów bitwy. Witold, zawisza, je I później zapowiada nadchodzący zryw narodowo-zwoleńczy. A ciała wstaną, a zbroje wzejdą, i pochwycą kopie i przejdą. I w końcu nakazuje poecie, by popatrzył w jego twarz i mówi mu, ty mnie znasz. Przed odejściem prosi, żeby Kazimierz Przerwaty-Tmaje, czyli poeta, złożył zaślubiny, śluby takie, czyli przysięgę, mówiąc, ślubuję duszę, duszę dosz, czyli, że musi się oddać sprawie narodowej, zostaje zmuszony, a ty mnie znasz, to jest nawiązanie do tego, że on właśnie wtedy przecież pisał, mu twór, marzył o silnym bohaterze, który nie będzie usypiał narodu. I myślał oczywiście o Zawiszy Czarnym. Co ujawnia, jaki kompleksy, z jakiego powodu pojawia się rycerz w poecie? A dlaczego się mu pojawia akurat rycerz? Co to świadczy o poecie? Czego chce? Nie no, bo każde z tych rzeczy to była jakaś zagwozdka. To jest jego marzenie, marzenie tego poety, ale jednocześnie. Mnóstwo wątpliwości, bo on marzy o mocy i potędze, a jest dekadentem. I czuje słabość i pustkę. No w każdym razie to jest dekadent, a marzy o potędze, no ale jest dekadentem, więc trochę y, nie może, bo czuje się bezsilny. I to jest ta jego wątpliwość, i tutaj jest wyznaczony jasny cel, że ma bronić siły i mocy narodu. Właśnie. Y, mamy dalej scenę dziesiątą. Przychodzi do tego poety, który został sam pan młody, znowu się podlizywać, czyli Lucian Rydel przychodzi do Kazimierza Przerwy Tetmajera. Oczywiście poeta jest prze przerażony tym spotkaniem, które właśnie się odbyło z rycerzem, i mówi nagle o swojej niedoskonałości. Niedołęka byłem, a dzieła to mi tręga. Mówi, że jego, w jego piersiach się coś jakiś ogień pali. E, oczywiście pan młody nie będzie nic rozumiał, i nagle mówi: Ej, to co będziesz pisał teraz? Sonety czy oktawę? jednak y, poeta jakby już go nie słucha bo widzi, że trochę y, tam żadnego porozumienia nie ma i nagle mówi, że chyba czuje co powinien zrobić i mówi tak Polska to wielka rzecz, podłość odrzucić precz wypisać świętą sprawę na tarczy jako ideę, godło i orle skrzydła przyprawić, husarskie skrzydlate szelki założyć, a już stanie któryś wielki już stanie jakiś polski święty nie, tak jakby nagle czuje, że ta taka Twórczość, która by odwoływała się jednak do jakiejś potęgi, pomoże mu wyzwolić się z tego marazmu. Komentarz pana młodego jest taki zajmujący. Myślałeś ty co więcej niż poemat? No i ten oczywiście go nie słuchał, on sobie sam e, mówi, a pan młody takimi pojedynczymi słowkami: O, jaki rozpalony. I poeta nagle mówi: Piekło żywe w tej chacie w zaklętym dworze. Piekło gorze. Czuje nagle to piekło tej, e, tego, że nie potrafią się dogadać, tego, że nie działają przeciwko zaborcy, a pan młody, a to cóże? Więc już tak trochę wchodząc w ten taki rys nauczony od swojej świeżo zaślubionej małżonki. Mamy scenę 11. pojawia się nam e, znowu, zobaczcie, za każdym razem ktoś przy, wychodzi i ta jedna postać zostaje. Teraz niedawno przyszedł pan młody, on zostaje i teraz na niego przychodzi czas. I jemu się ujawni zjawa Hytmana Branickiego, czyli symbolem zdrady Polski. Dlaczego? Coś pamiętacie? Oczywiście Targowica, on sprzedał ojczyznę, on się pojawia panu młodemu, ten, który zdradził. I jeszcze dodatkowo pojawia się nam chór, szatański chór, taki z demonami, które proszą e, o złoto, pieniądze, pocałunki i nagle atakują hetmana i mówią, że on brał moskiewskie pieniądze. Hetman mówi, żeby się wzięli, żeby zabrali mu ten cały majątek, bo on go dzisiaj pali, tak, że jest taka kara. I nagle widzi go pan młody i krzyczy nagle: Woje woda, woje woda! Trzeba śmieszne. W sumie: Puszczajcie litości, tamten krzyczy. Pan młody, o Jezu! I nagle mamy scenę 12, która nadal będzie nam kontynu kontynuowała ten wątek, i wtedy Hetman zacznie opowiadać o swoim losie. Mówi, że diabły piją jego krew, że cała jego kara to jest ucieczka przed nimi. Ma dużo moskiewskich pieniędzy za zdradę narodu, które go wypalają, i ma nadzieję, że dzięki nim wykupi się u od szatana. Mówi, każe, każe muzyce dla mnie grać, mi na piekło stać. Kiedy pan młody krzyczy to słowo Jezus, Hetman dostaje, jakby na sekundę, wyzwolenie z tego objęcia tych szatanów, demonów i chce to wynagrodzić panu młodemu i oferować mu część pieniędzy, które mu zostały. Pan młody nie przyjmuje tych pieniędzy, bo mówią, że one są splamione zdradą i oskarża Branickiego o, o to, że przyczynił się do utraty niepodległości. No i Hetman wtedy go znowu atakuje i mówi, że ty się czepiłeś za to chamskiej dziewki. I on tak krytykuje to chłopomanie. Taki cios wydany. I nagle mówi, że on sam się kiedyś ożenił z Benkartem Carycy, z Aleksandrą Engelhardtówną I stwierdza wtedy, że Polska to jest zawsze hołota i trzeba jej złota. No i pan młody sam jakby zaczyna wzywać te diabły, żeby tego Hetmana Branickiego zabrały. To to oczywiście jeszcze trochę trwa, bo nadal przechodzi nam do sceny 13. I ten Hetman Branicki jest już znowu otoczony diabłami. Wszyscy krzyczą, że zaprzedał kraj. Mówią, że jest przykręty, że będą wypijać z niego krew i będą wyjmować mu serce i wlewać jakiś żar płonący do pyska. I on nagle mówi, pokazuje, jakiś przewrotny. Mówi, złoto pali, złoto war, sursum cord, w górę serca. Wiwat car. I chór wypycha dopiero Hetmana, by poszedł i pójść, że stan... Dalej w tan złoty pan, weselny pan, huścha huś, haj go haj. Nie? Tak, taki sprzedaje nam rym, chór, e, taką piosenkę. Ciekawe, bo to jest, patrzcie, pójdźcie w tan dalej w tan złoty pan, weselny pan. To jest tak jakby jednocześnie odwoływali się do pana młodego. No i oczywiście on tutaj zostaje z wielkimi wyrzutami sumienia, bo dlaczego mu się pojawia z rajsa ojczyzny? No dlatego, że on uważa, że on zdradza swoją klasę społeczną. Że on nie jest przekonany, że dobrze postąpił żeniąc się z chłopką. On czuje tę swoją wyższość i taką odrębność klasową. I zaczyna sobie rozumieć, że jest takie jego pozorne bratanie się z tą wsią. No i mamy scenę 14. No i pan młody zostaje i przychodzi do niego dziad. I widzi przerażonego pana młodego. Jest bardzo, bardzo zdziwiony jego takim nerwowym zachowaniem, tak jakby coś wyczuwał to była czternasta, ale ona jest taka króciutka. Tam są cztery wypowiedzi. Jest o 15. Skoro przyszedł dziad, to zostaje teraz dziad. I dziad będzie miał upiora. I przychodzi do niego dosłownie upiór, który chce się bawić na weselu i nakazuje, by mu podano kubeł wody, bo chce umyć ręce i gębę, gdy boi was całe we krwi. Na czole ma taką krwawą plamę, której nie może zmyć. My już dobrze wiemy, co to znaczy, prawda? To jest piętno. Kto miał krwawą plamę na czole? Dla przypomnienia. Konrad, Baladyna, Kain, Lady Macbeth też nie mogła zmyć tej krwi. I to wszystko też się wywodzi od Kaida, no i później mówiliśmy o tym piętnie na czole, który nosi Harry Potter i dlaczego. No i on chce się umyć tutaj, nie może zmyć tej krwi. Oczywiście on jest symbolem jednocześnie bardzo dużej rzezi, rzezi galicyjskiej i pokazuje odwieczny taki konflikt między szlachtą a chłopami. A z drugiej strony, oprócz tych krwawych rebelii chłopskich, on też jest takim obrazem zarazy Przecież jaka przyszła w 1846 roku. I oczywiście dziad próbuje przepędzić zjawę. I upiór mu mówi, a stało się to w zapusty. Czyli dalej opowiada tę historię. I przedstawia się on jako Jakub Szela, który był właśnie przywódcą rabacji galicyjskiej. I on tu mówi: Przyszedłem tu do Wesela, bo byłem ich ojcem kat, a dzisiaj jestem swat. I dlaczego się on pojawia też dziadowin? No dlatego, że ten jako młody chłopiec widział, jak wyglądała ta rzeź galicyjska. I on dokładnie to pamiętał, jaki był przerażony. O plamy na podłodze od nóg, mówi dziad, tak? I zaczyna go wypędzać. Przeklęty, Maryjo, strać. No i najlepszy tekst, jaki daje tutaj, upiór, który możecie traktować jako wytłumaczenie pojęcia boomers? Gadu, gadu, stary dziadu. Warto zapamiętać, to mówi upiór, jak u Maszali, do dziada. I teraz mamy scenę szesnastą. A w scenie 16 pojawia nam się Kasper, Kasia, Jasiek. Generalnie chłopaki podrwają Kasię. I Kasper i Jasiek chcą być z nią sami na sam i jeden drugiego przegania. W końcu dziewczyna uważa, że prosi, żeby Jasiek poszedł przy nią z wódki. Scena weselna. W scenie 17 na osobności już zostaje Kasper i Kasia i on sugeruje jej Kasiu, być to k sobie miło, byśmy poszli z kolnieka. Ona na ogrodzie się wzrosiło. Jak chcesz gęby, na ino by najmilej było. K sobie, Kasiu, byle ka. Już ci miło, Kaspróś, co? K sobie, no. Już ci. Zaś. Plęsła mi się wstążka, Kaś. Wstążka od gorseta? Nie ta. Przewiązka spódnicki. Kabyśmy poszli, Kasicko, moje palące policzki. Ino mi się nie broń. Dziś, jutro możesz sobie iść. Tak jej śpiewa. E, chyba to nie wymaga komentarza. Już widzimy, jakie są realia. I mamy scenę 18. Kasper, Kasia i nos, przychodzi nos, przynosi flaszkę i kieliszki i próbuje nagle pocałować Kasię. A tak krzyczy: pójdziesz pan, patrzcie go, ledwo przyszedł już by chciał. A Kasper mówi, że nos całą flaszkę bestia schlał. Także tutaj się nieźle upił. No i e, przechodzimy teraz do innej izby, gdzie mamy pannę Młodą i pana młodego, co przez tańczą, ale są już bardzo zmęczeni, i ona mówi, Och, mówię ty, już nie mogę tańcować. Jednocześnie y, nie chcę y, żałować tego dnia, tak? To jest jakiś wyjątkowy dzień, chcą jak najwięcej się bawić, y, mają akurat taką okazję. I nagle pan Mody odlatuje w poetyckiej wizji i mówi, że taniec jest jak paciorki różańca i zaczyna już od razu tworzyć. Postawimy sobie dwór modrzewiowy, brózek przed oknami posadę, czyli mamy taką scenę jakby marzenia o tej przyszłości, jaka ich czeka. Oczywiście ona jest trochę nierealna. Scena dwudziesta, pojawia nam się Zosia i dziennikarz. Przypadki trafiają na siebie, tak jakby wpadają na siebie w ciemnym pomieszczeniu, w ciemnej izbie i ona jest już bardzo zmęczona tańcem i zaczynają rozmawiać y, po prostu, bo przyszła tu odpocząć. Pyta się, czy ona jest bardzo zadowolona i dziennikarz jej pyta, i cóż, chłopy pani nie brzydzą? Ona mówi, patrzy na ludzi jak na przeróżnych ludzi. Tak, jakby ten stan klasowy jej w ogóle nie obchodził. On jest z Krakowa. A jednocześnie w końcu mówi, abym ja się nie nadawała na żonę dla chłopa. I dziennikarz jej mówi, no tak, to mi się podoba, zug dziewczyna. Nie? Na no takiej zasadzie, że widzimy nadal podział. Później mamy w końcu 21 scenę i pojawia nam się poeta i Rachela. Ona wraca na to wesele. Jednak, bo uznała, że przecież że jej się wymarzyło, jeżeli coś tu się będzie dziać, to, to ona jeszcze zajrzy. I jednocześnie poeta patrzy przez okno i widzi, że ktoś wyrwał krzew różany, ten owylczony naokoło słomą, czyli chochoł zniknął. A że przecież wcześniej o tym rozmawiali i przywoływali przecież duchy, to on mówi: Myśmy lecieli na lep poezji, i teraz dwór się od poezji trzęsie. I Rachela mówi: Hata stała się rozkochana w Polskości. Tak więc tutaj już nam jasno zarysowują symbole. On, oboje wychodzą do środka, tak do innych ludzi. I mamy nagle scenę taką na uboczu. To jest 23 scena, i do gospodarza przychodzi Kuba. Kuba parobek. Niestety jakoś tak to jest w tej literaturze modernistycznej, że z reguły jest to imię dla parobka. Proszę się tym nie przejmować, ale zobaczcie, to samo mieliśmy w chłopach. Czyli takie krótkie formy. Nie mówią Jakub. Jakub jest dostojny. No i on pędzi ten Kuba do gospodarza i mówi, że. Kaj jakiś pan przyjechał na koniu. I ten mówi, no to zajmie się przebyszem i jego koniem. I on nagle mówi. Y, y, Ubiory w nim czerwone, siwa broda, y, lira usiadła, jak te dziady z Kalwaryje, co, y, co noszą lirę u pasa. No i y, jak żyje, to takiego męża nie widział. Więc wychodzą na zewnątrz z gospodarzem, palają latarkę i mamy scenę 23. I tutaj wychodzi im naprzeciw gospodyni. Gospodarz jej się musi tłumaczyć, nie? O, bo wychodzę, bo y, wielki gość przyjechał. No ona mówi: No to tutaj sobie idźcie porozmawiać. No i mamy scenę 24. Werny chora. Przypomnę, że on się jest pisany nie tak, jakby był chory, czyli tak przez H, Wita się z gospodarzy i mówi: Sława panie Budzimierzu, zajechałem tu gość. No, tłumaczy: przepraszam, moja żona stroi się już w walkierzu, bo musiała kłaść dziecko. Że, przepraszam, że nie zdążyli go powitać, nie? Tak, i on się ujawnia właśnie gospodarzowi. Nie? A ten tutaj się tłumaczy, że żona jeszcze się szykuje, że nie przyjdzie powitać takiego dostojnego gościa. Dlaczego dostojny Zaraz teraz nam wytłumaczą, bo chociażby podkowy jego konia są ze złota? Więc to jest dla niej dużym, dużym takim, wiecie, szokiem muszę się nagle postawić, co tacy zawstydzeni, a ten tu przyjeżdża i mówi do gospodarza po imieniu. Sława, panie Włodzimierzu! Więc ten się tutaj tak, na tłumaczy, tak taki speszy, że to dziecko żona kładzie, że jeszcze się przy... musi wystroić i za przyjdzie. Wernychora mu mówi: usiądź tu, chcemy porozmawiać o przymierzu. I mówi, że przybywa z, da z daleka, z kresów. Przyjechał tutaj spe ze specjalnym celem, bo to jest miejsce zgromadzenia ludzi, takie na weselu. I wypeduje nagle gospodarza o zbiory, tak jakby chce pokazać, że jest uważny, nie to, co z kryminą I nagle mówi, że jest jeszcze młody i nie zna wielkich krzywd, ten gospodarz. Włudzimierz znowu tak, przepraszam, że aż żona przyjdzie. Nie wie, kto to jest ogólnie. nie? To Wernychora mówi, że musimy porozmawiać sami, na osobności. No, nie dziwota, bo to jest widmo, które mu się pojawiło. I pyta się gospodarza, czy ten go poznaje. I mówi o sobie: Jeszcze w ustach mam te dzwony. Jęk posępny, jak męczony. Tyle krwi, że zanych ciał. Ja tam był, przy trupach stał. No, oczywiście gospodarz, no niech. I cholery go nie rozpoznajesz. Przypomnijmy, że już trochę popił tutaj z drugi dzień wesela, chyba? I on mu się przedstawia jako Werny Chora. I gospodarz nagle znaje wielkiego szoku i go rozpoznaje, i mówi, że nawet spodziewał się jego przybycia. W jego domu wisi replika obrazu Matejki z Werny Chorą. I Werny Chora mówi tak: Przynoszę ci trzy rozkazy: Roześlesz Wici przed światem. Za pomocą Wici zwoływano pospolite ruszenie powołać gromadzkie stany. To jedno. Zgromadź lud przed kościołem. A trzecie, niech wszyscy natężą słuch. Czy ten, ten to nie posłyszą od krakowskiego gościńca? Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Czyli ma rozesłać wici, czyli yy, powiedzieć ludziom, że nagle pospolite ruszenie, że mają być gotowi, mają się wszyscy spotkać yy, przed kościołem. A jak usłyszą przyjazd y, koni, po prostu ten, ten kopyt, to mają wszyscy do krakowskiego gościńca się ru ruszyć razem. Wernichorę rozkazuje jeszcze gospodarzowi, by był gotowym, nim stanie słońce. I że ma przysiąs, że dopełni tych rozkazów. I daje mu złoty róg i mówi, na jego rycerne głos potężni się duch, podejmie los. Tak? No to złoty róg, tu mamy symbolikę, oczywiście symbolu walki i symbol rozpoczęcia powstania. No Wernychora przypomina te rozkazy i nagle stwierdza, jutro wielką tajemnicą. I mówi, że nie za bardzo się nie macie i nie zastanawiać, Stanąć wszyscy w ciszy i w jedności. No i mamy scenę 25. Gospodarz przychodzi z wieściami dwernych Chory do żony, do hani, i mówi: Trzeba się zbierać, pacy, torby, moja flinta, pistolety i te szable wezmą obie. A ona słucha go o tym, że on zaczyna walkę, i jeszcze mówi, że musi zaraz konno jechać, bo miał przysięgę Dwerny Chora. To powiada: Jeszcze spadziesz rowu. I uważa, że on nie po prostu jest pijany. I on chce brać kosy, pijany i konno jechać. No porąbało dziada, nie? Zwamy scenę 26, Ona jest taka, wiecie, zdroworozsądkowa. E, więc gospodarz boi się żony i idzie po Jaśka. Drużbę. I mówi, siodłaj konie i mówisz natychmiast jechać, zwołać chłopów. I mu mówi tak, pukaj w okna, zakrzycz musi, niech tu staną przed świtem, niech tu staną przed kaplicą. Chłop z ostrzem rozmaitym. Taki zaferowany. I wręcza Jaśkowi ten złoty róg, e, który dostał od werny Chory. I mówi mu, masz wrócić, zanim zapieje trzeci kur. Wtedy zadmi tęgo wróg. I jeszcze mu mówi, masz nie zgubić złotego rogu. No Jasiek biegnie i nie musi musi nagle wrócić, bo wpadła mu czapka po prostu od tego pędu. Ta czapka ludowa z pawim piórem. Schyla się po nią, bo ona leży na ziemi i jednocześnie zsuwa mu się jakoś ten róg, złoty róg. Wypada mu po prostu, no ale on pędzi, bo ma zadanie. I mamy scenę 25, 6, 7, 27 i pojawia nam się Staszek. Gospodarz mówi, rozmawia ze Staszkiem. Staszko go woła gospodarzu e, i pyta się, czy widziałeś tego starego pana. Staszek, tak jak Kuba, to są parobcy I mówi, o Jezu, był świetny, złote iskry miał na włosach, a te Delio Ponsowa, czyli strój szlachecki, to jak ogień, jak płomień, jak koń, diabeł, czart, odmieniec, nie? Niesamowite. Nie mówi o tym, jak mieli bardzo dużą trudność z Kubą, żeby okiełznać tego konia. I mówi gospodarzowi, a to ten koń tego pana zgubił na progu. No i podaje mu w ręku złotą podkowę ze złota. Że ten koń chory już zgubił. No i nagle przychodzi do nich gospodyni i gospodarz pokazuje żonie te złotą podkowę. Mówi, że trzeba zwołać ludzi i pokazać ją w zgromadzeniu jako znak z nieba. Co robi Hania gospodyni? Mówi, że zdecydowanie nie. I mówi, nie ma cego? Szczęście w ręku? Tego z ręki się nie uzbywa? W tajemnicy się ukrywa? Światom się nie pokazuje? Szczęście swoje się szanuje? No, i on oczywiście posłuchał się żony, to i ona bierze to złoto podkowę i wrzuca ją do skrzyni. Co to symbolizuje w tym kontekście? Jasne, że podkowa to symbol szczęścia, ale właściwie alegoria szczęścia. Jednoznacznie nam się kojarzy, ale tutaj ona staje się symbolem, bo to nie jest szczęście na teraz. To nie jest szczęście konieczne... Jakiś dla wszystkich. To jest albo szczęście tylko dla chłopów, ona myśli tylko o sobie, o swojej klasie, czyli pokazywałoby nam to znowu rozdział społeczny, albo jest to szczęście tylko i wyłącznie przełożone na później, że to nie są czasy na szczęście, kiedyś to będzie. No i gospodarz opowiada jej o tej wernychorze i zadaniach. Ona tego tak słucha, słucha i mówi: ale się spił, masz iść spać. Idź spać tak, nie będę ci pilnowała. Dopiero drugi się wysala ty taki upity. Ja? W, tym, w tym stylu. Więc on tak ciągle mówi o tych zadaniach, no, ona nie bardzo się tym przejmuje. No i jakoś długo nie ma tego gospodarza z gospodynią, więc goście się pytają, co się dzieje. Ona mówi, a on szaleje. Wy, a wy coś się, co jesteście w mieście, wy się znudzicie w mieście, to się wam do wsi zachciało. O, co z nas pozostało? Lalki, szopka, podłe maski, farbowany fałsz, obrazki i pfu spluwa gospodyni. Tak się nam kończy drugi akt. Jak to możemy odczytać? Ona się wkurzyła na męża, że się upił. Powinni zarazem z nią pilnować. I lecz, y, oczywiście atakuje wszystkich gości z miasta. którzy tutaj przyjechali po to, żeby szukać jakiegoś takiego nastroju poetyckiego i wiejskiego. A w gruncie rzeczy są jakimiś takimi posępnymi ludźmi. Bo ona widzi ten, ten taki jakiś posępny, pesymistyczny wyraz ich twarzy. Że tutaj tylko po to przybyli, i że szlak trafia, że musi sama mieć to wszystko na głowie, więc spluwa na to wszystko, nie? No już dosyć. I zaczyna nam się akt trzeci. I to jest najlepsze. Has, has, has mi raz, czy las nie, mi mu w głowie, no z tym Chopinem jakby żył, to był też, pił to jest też genialne, bo on czuje takie powinowactwo odczuwania świata ale że jest wyłączony, że on cierpi Chopin też cierpiał, tak, bo miał gruźlicę, i oni też, wszyscy go chcą uspokoić jakoś i nagle nos w takim majaku alkoholowym mówi o tym, że kiedyś tańczył z taką morawianką, którą nikt nie chciał tańczyć, i się tym jakoś tak zachwycasz. to było takie wyjątkowe takie czucie było i ona była taka inna taka świeżość w niej była, w tym tańcu też takim ludowym. Tańcowałem z morawianką, nikt jej nie chciał w taniec brać, przecie mnie na litość stać, ona chłopka, a ja pan. Jak się prześpie niech poczeka. I tu już uderza, za dużo powiedział. Z litości z nią tańczył przy okazji. No i wtedy odpowiada się gospodarz i mówi, że jest strasznie zmęczony jestem, strasznie zmęczony jestem sędź, sen, sen niech poczeka ten długa droga, daleka, wielko, drogo, wielki pan coś majaczy po prostu alkoholowo o tych wernychorze więc um, oczywiście tam w syglo... tam nie słuchają wchodzi e, Hanusia i mówi, mówi też ty też masz się kłaść spać nocy gospodarz natychmiast zasypiają Hanusia ich ustawiła tu mędził, mędził gadał, jakieś poetyckie wizje o stanach alkoholowych o depresji, a ta tu, tu spać ustawiła i z głowy Reszta sobie wychodzi i pojawia nam się scena trzecia. Mamy Czepca i muzykantów. Genialne. Czepiec jest już tak mocno podpity, że podchodzi do muzykanta i mówi mu, że wziął pieniądze i nie gra dla niego. Wyobraźcie sobie takie typowe wesele i pijanego jakiegoś tam wujka starszego, który mówi, e, graj, e, whisky moja żona. Nie? I ten zespół oh, kurde, no obciach, nie, nie chcemy tego grać, nie? I Ile można? Wehikuł czasu. No e, dobrze, dobrze, jak się pan nazywa, to później to zagramy, nie? drugiej to państwo, młodzi wybierają muzykę. No i w końcu ten muzyk zaczyna tutaj w weselu mu tłumaczyć, że już dla niego zagrali, i teraz gra dla innych weselników, żeby to było wszystkim się podobało, żeby tańczyli. W końcu mówi: niech pan idzie się położy, spać. No i czepcowa wchodzi. Próbuje uspokoić strasznie pijanego i wściekłego po prostu, jak nie wiem, takiego prosto do ataku się szyku, szykującego. Wyobrałem sobie, że po prostu ma zęby na wierzchu już się wyrywa na ten zespół. Awantyruje się na, całe, na całą izbę i żona go tak prosi no prosi chodź już do domu, chodź. I on jej słucha i mówi, następ ja im sprawię Nie no i dojedzie tych weselników, znaczy muzykantów. I nagle gospodarz podchodzi do, do Czepcowej i mówi, że o, na szczęście już poszedł spać. Rozmawiają o weselu, czy co, a stwierdza, że młodzi tutaj powinni się wybawić, a potem to w życiu, tylko same narzekania. No ona ma niezłe przeprawy z tym mężem. I nagle komentuje ona, patrzy na tych ludzi z miasta i mówi, patrzy się, patrzy, a po widać to niewyspane cyjakie. Czyli, że oni trochę jakby nie umieją się bawić, te coś pełni marazm, nic im się nie chce robić. Tam jeszcze ten Czepiec tam rzucał bardzo mocne oczywiście wyzwiska na zespół, nazywał je psie krwie, mieście grać powinni, psie krwie, cały czas, więc tam jest dużo jakiejś takiej złości w nim. Na szczęście go się upije, a to co jest zabawne to taka anegdota dotycząca już właśnie, o której wam chyba kiedyś już mówiłam, jak wypuszczono ten spektakl. To sam czepiec e, prawdziwy obraził się, że niby tylko szóstkę dał weselnikom, że to jest dla niego wstyd, bo on ma dużo pieniędzy. Że tylko sześć tam, jakiś tam nominału. No i znowu mamy Rachelę i poetę, znowu rozmowa poetycka, żegnają się ze sobą, że ona będzie po... tęsknić za poetą i żałuje, że już prawdopodobnie nigdy się nie spotkają. I nawet poeta odczuwa tutaj e, smutek, bo, bo gdzieś poczuł więź, że można zrozmawiać i bez podrywów. Nie? W następnej scenie mamy haneczkę i pana młodego. Haneczka tańczyła z drużbą i zwierza się panu młodemu, że tak dobrze się bawi, że nawet chciałaby pocałować swojego tancerza. I pan młody ją bardzo skrytykuje i mówi: Wszystko dobre, prócz całusów, drużbowie zagłupi na to. Czyli też on negatywnie się wypowiada pro pochłopów chłopów. No i maryna siostra, gospodyń, panny młodej i gospodyni pójdzie porozmawiać z poetą i oczywiście poeta tutaj znowu ak aktywuje to, co umie najlepiej, czyli podryw. I zaczyna mówić o tym, że ona jest taka ładna i ona mówi jasno, ty już upoetyzowałeś chwilę i dom całej weselej gości. Też twardo stąpająca po ziemi dziewczyna. On mówi, cały świat jest fantastyczny, zimaginował, żywy. I ona się zastanawia, jak ci weselnicy, e, którzy nie mają tyle talentu, co on, mieliby niby rozanielony stan e, e, utrzymać, twierdzi, że to jest niemożliwe. I tutaj rozmawiają troszeczkę o chłopach, e, głosy z weselników, e, mówili o Polsce chłopi i mówili wcale rozsądnej szczerze, że tego, tamtego trzeba bić, że dłużej tak nie może trwać. Ona mówi. Zaczynają tak pokazywać właściwie te różnice klasowe i nagle e, budzi się przepis i zaczyna rozmawiać z Kubą. Nie kryć pod nogami, to starszeństwo i nosami sami. Chyba mówi, że ma dla Czepsa jakieś informacje i mówi nagle o tym, że gospodarz spotykał się z Werny Chorą i że mają iść razem na Moskali. I no, nie ma lepszej, słuchajcie, zabawy dla Czepsa. Będzie można w końcu w mordelać. Nie, ehm, co ja z nimi, z tym, co śpi? I ten opowiada tej bogatym chłopie, gościu z Ukrainy siwym koniu, który, którego nie dało się nawet przypiąć, żeby był spokojny, bo taka gorąca krew w nim żyła i że ta złota podkowa i nagle yy, Czepiec zaczyna w to wszystko wierzyć, Na następnej scenie spotka się z dziadem w drzwiach i powie, ej, chłopi ze wsi zbierają się do walki, mówią, chcą się do żelastwa brać. Opowiada też o Jaśku, który jeździł po wsi Konno i zwoływał do Pospolitego ruszenia. I Czepiec jest wściekły, że dopiero się teraz o tym dowiaduje. I dziad mu mówi, wyście panie wojcie, pił, Nie, że wtedy, kiedy się działy ważne rzeczy, które Czepiec liczył, to wtedy się upijał. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl